Zmiana, której nie odraczamy do 2025 roku, tylko wprowadzamy ją stopniowo, zaczynając już od roku 2018. Podwyższenie nakładów jest jednym z głównych postulatów lekarzy rezydentów, którzy od 2 października rozpoczęli protest. Domagają się oni jednak podwyższenia nakładów do 6,8% PKB w 3 lata. Na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia minister Konstanty Radziszk zapowiadał, że nowelizacja wejdzie w życie przed latem dalszej pracy. Swoją pracę analizujemy dotyczące możliwości skrócenia czasu dochodzenia do poziomu 6% PKB w zakresie finansowania służby zdrowia. Chyba drugi dzień posiedzenia Senatu. Senatorowie zajmują się dziś m.in. kwestią deputatów węglowych oraz ustawą o prawie prasowym. Ale już dziś proponuję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowały przyjęcie bez poprawek ustawy o deputacie węglowym. Rządowy projekt zakłada wypłatę jeszcze w tym roku jednorazowych rekompensat w wysokości 24 000 zł. Rekompensaty ma otrzymać 17. Wracamy do wydarzeń sprzed 2 lat, bo kiedy 2 lata temu była przyjmowana, było bardzo wiele kontrowersji, wzajemnych oskarżeń i zarzutów, które skończyły się w prokuraturze i nie było wiadomo, czy w ogóle powstanie. Dziś oficjalnie jest w Krakowie otwarty Centrum Eksperckiej Kontrwywiadu NATO. W tej uroczystości wzięli udział szefowie Ustawów Obrony Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Nasza NATO-owska instytucja ma wypracować wspólne dla całego regionu zasady działania kontrwywiadowczego. Powiedzenia i tak myślę, że nie jestem starszy tego życia, ale matka zaprosiła Świadków Jehowy, upiekła ciastko i powiedziała, że Elżbieta, moja córko, będziesz żyła wiecznie. No i ciastko upiekła Świadkowi przyszli. I tak to, no, Królestwo Boże przyniesie pokój, szczęście, radość i życie, to pierwotne życie, które, no, dane było Adamowi i Ewie, oni to zepsuli, ale przecież Bóg nie zmienił swoich zamierzeń co do ziemi, co do... A oni się pchają tutaj do nieba, bo w tych piosenkach katolików słyszałam, że oni szykują się do nieba. W niebie to mieszka Bóg, mieszkali aniołowie. Jezus Chrystus też jako ten archangiel, no to on przyszedł z nieba tu na ziemię, żeby pomóc Jachwę swojemu ojcu w realizacji zamierzeń jego plan. A oni się do nieba pchają, że to cholera. Czyli pokaż mi mu śpiewu tańca. Bądź artystą, dusza artysty. A ten Zdzisław Kłosiński tutaj też w radiu się wypowiadał, że te radia coraz mniejsze mają znaczenie, bo teraz jest internet i tutaj tamto. I mówił, że aktorka to jest albo dobra, albo zła. Aktorka to jest albo dobra, albo zła. Polsko-słowackie działania wspierają także inne kraje sojusznicze. A oficerowie w centrum działają już od kilku tygodni i są już po pierwszych działaniach związanych z przyszłorocznymi ćwiczeniami w Centrum Jazz. 90% w naszym przekonaniu funkcjonariuszy, którzy będą pracować, nie chcemy, żeby u nas powstały ośrodki, już realizują. A mówię, czy telewizje, czy politycy, czy aktorstwo by chciało dla siebie zyskać taką licencję, że wie, że jak oni mają tytuły, że więcej się uczyli w jakimś wąskim, prawda, kierunku, to oni są naj. Tak nie wolno. Bóg mówi, wy jesteście świętymi. Święci, akurat teraz przyszło nam się w dniach ostatnich. Święci w dniach ostatnich tego złego systemu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie redaktorze, w 2016 roku pan ujawnił Chicago Judge, to jest jedna z kontrowersji, która dotyczyła, towarzyszyła
sprzątanie i budowanie na nowo Centrum Eksperckiego Wywiadu NATO. Między innymi tak było, ja dobrze pamiętam, że Centrum i funkcjonariusze CEK NATO mogli pisać interpelacje poselskie na polityków Platformy Obywatelskiej. Tak, dokładnie chodziło o interpelację podstawowej misji, jaką ma pełnić Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych. Wszystkim Amerykanom od odtęcia do naturalnej śmierci wskazuje nasz dziennik. NATO oznacza ochronę nie tylko przed aborcją, ale także przed eutanazją. Ameryka ma szansę pokazać jak wielką wartość ludzkie życie i odkłamać niektóre działania ONZ, podkreśliła Ewa Kowalewska, dyrektor Human Rights International Polska. Czasopis Prawda o życiu była niepodważalna, dodała. Tam były jeszcze inne przypadki, wynoszono alkohol, pojawiły się zdjęcia skrzynki różnych trunków, choć był zakaz spożywania alkoholu na terenie tej instytucji. Były też zdjęcia i szyfry SKW i w ogóle, które kojarzył się też z CEK-iem NATO, bo tam znaleziono chociażby godło rosyjskiej FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Potem jeszcze zdjęcie byłego szefa SKW w rosyjskiej czapce z rosyjskim słowem. Dużo tego się działo wokół tej instytucji, która miała odpowiadać za bezpieczeństwo i wywiad w państwie NATO. Że jest człowiekiem bez pokrycia, to są czapka, prawdy biologiczne, podstawowe, elementarne i do nich należy wracać. Eksperci i lekarze wskazują, że jeśli udałoby się wprowadzić zmiany w życie w Stanach Zjednoczonych, będzie to miało szerokie skutki także na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone są krajami twórczymi. Byłoby to wpłynąć na zmianę prawa w kontekście wielu zagrożeń dla nienarodzonych, ale także osób starszych. Tymczasem w Polsce trwa zbiórka podpisów pod projektem Zatrzymaj Aborcję. Swój podpis można złożyć także elektronicznie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Ma pan jakieś informacje a propos, zajmował się pan ten temat, ma pan jakieś informacje a propos osób, które usłyszały w tej sprawie zarzuty, bo na razie wciąż jakby w wyniku tej sprawy nie ma. Samorząd, opieka zdrowotna, ten temat dzisiejszego między innymi o bezprawne wejście, które mu wtedy przychodził Bartłomiej Misiewicz, a z kolei druga strona stawia zarzuty za chociażby współpracę z Rosjanami. Z Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Najbliższą sobotę 21 października w Wigilię liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II odbędą się uroczystości konsekracji ołtarza i kościoła dedykowanych Jerzemu Świętemu Rodakowi. Kościół ten został wzniesiony w Nowym Targu. Uroczystej liturgii konsekracyjnej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi pasterz archidiecezji krakowskiej w ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Uroczystości te transmitować będziemy dla Państwa na antenie Radia Maryja i telewizji Trwa. Początek transmisji w sobotę 21 października o godzinie 15.50. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Chociaż minęły dwa lata od zmiany władzy, żeby tak to, co się wydarzyło w tej instytucji przez ostatnich 8 lat rządów PO-PSL, się próbowało poprzeć do nieba, to FKW usiłowało również wpływać w jakiś sposób na opinię publiczną, inspirując m.in. publikacje prasowe, inspirując też, jak wiemy, inspirując również takie działania jak pisanie interpelacji, przygotowanie Drodzy Państwo, czas na naszą wspólną. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dziennikarz Śledczy, korespondent Telewizji Polskiej w Niemczech, Cezary Gmes. Bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia. I to na razie tyle, jeśli chodzi o Centrum Ekspercji Kontrwywiadu NATO. Dziś ta placówka po dwóch latach pracy została otwarta w stolicy Małopolski w Krakowie z udziałem kilku ministrów obrony, w tym Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. No i ma nas zabezpieczać przed działaniami wroga. Polskie Radio 24, za kwadrans 17, a my wracamy do tematu, który wciąż jest aktualny, bo wciąż trwa protest lekarzy rezydentów i pracowników zawodów ochrony zdrowia. To dlatego, że nie godzą się na postulowane przez rząd pod propozycję podwyżek i zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, a dziś mamy kolejną zupełnie nową i rewolucyjną, jak twierdzą autorzy, propozycję. W ciągu 8 lat nakłady na zdrowie mają wzrosnąć do 6% PKB. Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował dziś projekt ustawy w tej właśnie sprawie. Zwiększenie finansowania służby zdrowia ma następować stopniowo od przyszłego roku.
Protestujący lekarze rezydenci chcą szybszego wzrostu, ale do poziomu 6,8% PKB i to w ciągu 3 lat. No i na razie protestu nie kończą. O szczegółach Joanna Szczepiewicz. Zdaniem ministra Konstantego Rajnowa, systematyczny wzrost nakładów na zdrowie liczony jako odsetek PKB to zmiana o charakterze rewolucyjnym. Wszystko, co teraz czynimy, kreślimy na następne lata, mocno oparte w realiach. Projekt ustawy, który w Ministerstwie Zdrowia powstawał, to było trudne zadanie. Już od ubiegłego roku trzeba było zrobić mnóstwo analiz, przymiarek, że on jest realny, że rząd pani premier Beaty Szydło traktuje zdrowie po raz pierwszy w historii naprawdę jako priorytet. Wiceminister finansów Leszek Skiba, odnosząc się do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, porównał je do programu 500+. Udział wydatków na zdrowie w całym systemie finansowym. Eurobank nam 7 grosz. 7 do 6%. Jaka jest różnica, możemy sobie łatwo policzyć, jest 1,3, to jest 25 miliardów złotych. 25 miliardów złotych to jest, można powiedzieć, rozmiarem dla budżetu równoważny z programem 500+. Także dzisiaj pan minister Radziwiłł ogłasza program społeczny, który jest równoważny z programem 500+. Wcześniej w Sejmie minister Radziwiłł zapowiedział, że lekarze rezydenci otrzymają podwyżki i ich wynagrodzenia 17 złotych są miesięcznie, nie tylko za kartę, ale mówią, że za wszystko. Z kapustą, czyli że już nie dojdzie wszystko. Złotych podwyżki miesięcznie, a będą tacy w związku specjalnościach tych deficytowych, na których szczególnie nam zależy, otrzymają pensje wyższe od 1200 złotych. Takich podwyżek po prostu w całej historii rezydentury, która jest kilkunastoletnia w Polsce, nigdy nie było. No, wydaje się, że w tej sytuacji nie ma już powodu do protestowania. Minister Henryk Kowalczyk, szef Polskiego Stołowego Rady Ministrów, powiedział, że protestujących rezydentów dotyczący wzrostu nakładów na służby zdrowia został zrealizowany. Wszelkie inne podwyżki nie mogłyby się odbywać, gdyby to nie było zrealizowane, ponieważ to najważniejsze postulaty, zwiększenie finansowania zostanie zrealizowane, więc reszta to jest wtórne, więc mamy nadzieję, że no jest to już taki bardzo konkretny dowód na to, że rząd ma dobrą wolę zwiększenia finansowania służby zdrowia i że właściwie pozostałe postulaty protestujących są wtórne. Ale zdaniem rezydentów zapowiedziany wzrost wydatków na służby zdrowia jest zbyt wolny. Skoro Czechom, Rumunom, Słowakom udało się zrobić to dynamiczniej, a dostajemy informację w tym samym czasie, że mamy nadwyżkę w budżecie, że mamy dobry wzrost gospodarczy, dobrą sytuację gospodarczą w kraju, to zastanawiamy się, czy nie można by część środków obecnej dobrej sytuacji gospodarczej przenieść tym lepiej, bo dużo szybszy. Lekarze rezydenci kontynuują protest. Jutro ma się odbyć posiedzenie zespołu powołanego przez ministra Radziwiłła do spraw wzrostu finansowania służby zdrowia. Dodajmy, że na to posiedzenie lekarze rezydenci raczej się nie wybierają, bo tym informacji jeszcze nie ma, choć nie wiadomo. Zobaczymy. I na razie tyle, jeśli chodzi o zdrowie. Joanna Stankiewicz, do tego tematu będziemy oczywiście wracać. A teraz kolejna historia z cyklu reprywatyzacji po warszawsku. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał dziś rację lokatorom kamienicy przy ulicy Jotejki 13 w Warszawie. Mieszkańcy nie zgadzali się z decyzją i Stołecznego Ratusza i Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przekazało budynek prywatnym właścicielom. Wyrok za ale nie rozwiązuje problemu lokatorów i nie dają odpowiedzi na wszystkie palące pytania. Tematem tym zajmuje się nasza reportażowa Sosie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dziś skargę kasacyjną, którą wnieśli rzekomi spadkobiercy przedwojennych właścicieli budynku. Oznacza to, że rację ma i sąd niższej instancji i lokatorzy, którzy twierdzą, że reprywatyzacja Jotejki 13 odbyła się niezgodnie z prawem. Wyrok uzasadnił sędzia Wiesław Morys. Podstawowym argumentem, który mógł podstaw oddalenia skargi kasacyjnej, jest zasadność uznania sądu pierwszej instancji, iż w sprawie Nest Bank. Dobrze. Nest Bank. Pokładam nadzieję w pan. Lokatorzy kamienicy przy Jotejki przyjęli wyrok z satysfakcją, ale nie przyniosło im zbyt większej ulgi, bo mimo, że decyzja sądu jest ostateczna, to nie kończy ich problemów. Jeden z mieszkańców Zbigniew Wrzesień nie ukrywa, że od chwili reprywatyzacji budynku życie w nim zmieniło się w koszmar. To była tego typu informacja, bym się dowiedział, że jestem obywatelem innego kraju, po prostu nie do przyjęcia. Przez 9 lat żyjemy w permanentnym stresie.
niewiedzy, nie wiemy, co będzie dzisiaj, co będzie jutro. Lokatorzy są na tyle zdesperowani, że na własną rękę szukają dowodów na brak podstaw prawnych do reprywatyzacji. Według ich wiedzy budynek dobra, dużo a jeden z właścicieli na chwili wydawania decyzji zwrotowej należył już od pół wieku. Nie przeszkodziło to w ustanowieniu kuratora spadku, przypomina społecznik Jan Śpiewak. Oni rozpoczynają własne śledztwo, docierają do prawdziwych spadkobierców, których podobno występowała no i okazuje się, że zlokalizowanie tych ludzi i ustwierdzenie tego, że tenże fabrykant nie żył od 50 lat. Nie było to trudne. Pytanie jest, co robiła w tym czasie właśnie córka pana ministra Sienkarskiego i czy tak naprawdę w imieniu występowała. Wspomniana mecenas na łamach prasy przekonuje, że była tylko kuratorką spadku. Nigdy znaleźli się inni spadkobiercy, straciła kontakt ze sprawą. Pełnomocnik tych, którzy ostatecznie otrzymali prawa do nieruchomości mecenas Roman Porwisz uważa, że przeciąganie tej sprawy nie służy ani obecnym właścicielom, ani mieszkańcom. Zyskanie niepewności prawnej, który istnieje w prawie 12 lat, nie jest dobry dla żadnej ze stron postępowania, że nikt tak naprawdę nie wie, jaki jest stan prawny i kto jest kim w tej sprawie. Lokatorzy kamienicy, o którą toczy się cały ten spór, chcą, aby rozstrzygnęła to komisja weryfikacyjna. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. A komisja weryfikacyjna wciąż ma nadzieję, że przedstawi się na jej obradach prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz stawiać się nie zamierza, za co dostała już grzywnę w wysokości 40 tysięcy złotych. Prezydent współpracuje z komisją i dostarcza niezbędne dokumenty, ale to komisja nie chce przyjmować z pełnomocników ratusza. Tak mówił poranny gość Polskiego Radia 24, posłowa o Marcin Święcicki, jednocześnie zarzucał Prawo i Sprawiedliwości, że zlekceważyło gotowy już projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Wysyłają wszystkie materiały, które proszą wysyłać tam kompetentnym urzędnikom, którzy tłumaczą, bo to jest coś dziwnego. Na przykład w tej ostatniej sprawie, nawet która była rozpatrywana na Nowogrodzkiej, tak w Kamienicach, już rok czasu czeka ustawa przygotowana przez Platformę Obywatelską, żeby to prawo zmienić i zakazać zwrotu kamień z lokatorami. Tymczasem PiS do tej pory swoje ustawy nie opracował. Coś minister, jak teraz odpowiada, że zrobi, ale to już rok przeszło, minął i tej ustawy dalej nie ma. Także dalej prawo zwracać na to, co chce robić wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu zaprezentował gotowy projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która ma objąć swoim zasięgiem nie tylko Warszawę, ale całą Polskę, na której poinformował o tym, że do końca tego tygodnia zakończy się w sprawie tego projektu konsultacje międzyresortowe, potem trafi do Sejmu i ma nadzieję, że od nowego roku zacznie już obowiązywać i w ciągu roku 2018 poznamy pełną skalę roszczeń. Tyle, jeśli chodzi na razie o komisję weryfikacyjną. Mam informację sprzed tygodni o tym, mianowicie taką, że dojdzie jednak do rozmów lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia. Punktualnie o 17 rozpoczną się te negocjacje. Nieco wcześniej już w Brukseli rozpoczęły się inne negocjacje, a właściwie Unia Szczepionka, europejscy przywódcy rozmawiają i debatują o kryzysie migracyjnym, między innymi no i o Brexicie. Mogą też pojawić się inne tematy, których w agendzie szczytu nie ma, ale na te właśnie tematy liczy Polska. Dlaczego? O tym Beata Kulecka. Jeśli chodzi o kryzys migracyjny, to dyskutowany ma być jego zewnętrzny wymiar, współpraca z krajami trzecimi, a nie kwestia obowiązkowego podziału uchodźców. System relokacji uchodźców nie pomógł nikomu, mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Nie pomógł żadnej istotnej grupie uchodźców, ale nie pomógł żadnemu z państw. A w sprawie Brexitu nie będzie decyzji, na którą liczyły władze w Londynie, czyli zielonego światła dla rozpoczęcia rozmów o przyszłej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią, bo nie chce się ona zgodzić na żądania Brukseli dotyczące wkład do europejskiego budżetu mimo Brexitu. Tak mówił wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie ma żadnych takich poważnych, które należy do Brytyjczyków. Podczas nieformalnych dyskusji na kolacji lub w kuluarach może pojawić się temat planowanego zaostrzenia zasad delegowania pracowników za granicę, czemu sprzeciwia się Polska. Może także dojść do dyskusji na temat krytykowanej przez Warszawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Beata Pałęcka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś mamy czwartek, 19 października, a to oznacza, że już jutro po południu dojdzie do kolejnego już czwartego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Chodzi oczywiście o ustawy reformujące Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa. No i już od dwóch dni wiadomo, co potwierdza też gość Polskiego Radia, Adam Bielan, wicemarszałek.
marszałek senatu, że te rozmowy mogą nie zakończyć się dobrze dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? No i co z tym zrobić? Posłuchajmy. Chciałbym obniżyć oczekiwania. To nie jest tak, że na trzecim spotkaniu kończy się świat. No właśnie. I za chwilę więcej o tym w debacie dnia po 17. Dziś się publicyści Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej i Jakub Jelowiczor z Gościa Niedzielnego. Więcej o tym po 17 za kilka minut. Do usłyszenia. Reklama. Przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przedłuż życie. Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxa. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxa przypominała mi o kolejnej kapsułce. Kończyłaś kuracja? No i udało się. Desmoxa, już nie palisz. Zgadzam utrapikowa kapsułka trwa w przeciwwskazaniu na zależności od drogowych substancji. Nie dla pacjentów z niestabilną wolicą, gdy się obudza poczuleniu nie tym serca, bo niedawno przy tym zawale serca wydarzyło się w ciąży i podczas karmienia piersią. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Dobrze, kurde, smart TV Samsung 65 cali, 4K Ultra HD, taniej o 1000 złotych. I Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Afrofarm. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pilkowską. Małgosia, ostatnio o tobie głośno, tak się zgadza na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytivum. Dlaczego Pozytivum? Wiesz co, bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z trzech chmielu i nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktu, w który nie wierzę. Pozytivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co, jeśli ty teraz wygrasz? Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, rano purem z zatoki chętnie. Wystarczy rozpuścić zaszetkę w gorącej wodzie i gotowe. Dobre. Renopuren Zatoki Hot zabiera składniki wpływające na komfort oddychania. Dziwanie. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymiany, suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Po reklamie. Autopromocja. W mojej audycji oddają głos autorom książek. Lubię się trochę skupić. Lubię, kiedy rzeczy są trochę tajemnicze. Goście wspominają. Ekoluje Jego tak naprawdę zabija nostalgia. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między kropkami. Każdą sobotę o 19.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Ekologia stosowana funkcjonuje i ona ma zastosowanie. Autopromocja. Wiemy o tym, że jesteśmy liderem w skali Unii Europejskiej, a równocześnie mamy młodych ludzi, którzy nas wspomagają, którzy są z nami, którzy zrozumieją też te procesy ekologiczne i którzy widzą, że w Polsce działa się do tej pory krzywda. To Polskie Radio 24, zbliża się 17. Uczy się w technikach leśnych, w technikach też... Czas na informacje. Również w szpitalach, w których rzeczywiście...
Planowane reformy Unii Europejskiej nie mogą wykluczać żadnego z państw, mówiła w Brukseli premier Beata Szydło. Komisja Smoleńska potwierdza ostatnie wypowiedzi ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Powiemy też o pracach Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Maja Wolkowska, zapraszam. Premier Beata Szydło podkreśla, że planowane reformy Unii Europejskiej nie mogą wykluczać żadnego z państw. Szefowa polskiego rządu mówiła w Brukseli, że wszelkie dyskusje powinny toczyć się na posiedzeniach Rady Europejskiej, czyli podczas spotkań Unii. Państwa rządu przez zdrowia miało rozmawiać między innymi o 6% PKB w 2025 roku. Takiego rozwiązania jeszcze nie było. Premier Beata jeszcze przed rozpoczęciem szczytu powiedziała, że najpierw konieczne jest rozwiązanie palących problemów w Unii Europejskiej, a później możliwa jest dyskusja o reformach. Mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, a prezydenci odmawiają, ta deklaracja budzi nadzieję. To są te warunki, które ja będę w imieniu polskiego rządu przedstawiać. Szefowa rządu zaznaczyła, że dyskusja na temat przeszłości Unii powinna się toczyć podczas posiedzeń Rady Europejskiej. Protestujący lekarz rezydent, lekarze nie zmieniają chcą wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu najbliższych 6 lat. Wobec powodowania ciężkiego przyszłości Unii Europejskiej i konieczności reform przywódcy będą rozmawiać w okresie drugiego dnia szczytu. Wówczas udział obrzeczyński premier dziś szefowie państw i rządów będą rozmawiać o kryzysie migracyjnego, gdzie ją ustępnie jak międzynarodowym szpitalu. To bywa się w starym budynku Rady obrady zostały przyznaczone z powodu Dziś członkowie Rady Europejskiej mają dyskutować o migrantach, wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, kwestiach cyfrowych. Według źródeł rządowych Berlinie kanclerz Niemiec Angela Merkel poruszy kwestie praworządności, choć takiego punktu nie ma w oficjalnym porządku obrad. Jutro szczyt odbędzie się w formacie Unia Europejska 27 bez brytyjskiej premier Theresy May. Nakłady na ochronę zdrowia w 2025 roku wzrosną do 6% PKB. Przewiduje to projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Projektem zajmował się dziś Komitet Stały Rady Ministrów. We wtorek ma go przyjąć rząd. Proces systematycznego zwiększania finansowania ochrony zdrowia rozpocznie się w 2018 roku. Wówczas na ten cel ma być przeznaczone 4,67% PKB, a rok później 4,84%. Docelowy poziom 6% nakłady osiągną w roku 2025. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że w ten sposób rząd realizuje od dawna zgłaszane postulaty. Wskazał też, że to przełom w stosunku do tego, co było dotąd. Mimo zwiększających się środków głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia, odsetek środków liczony względem PKB na zdrowie publicznych wydatków wahał się w granicach między 3,5-4,5% i w zasadzie nie było widać żadnej tendencji. Można powiedzieć, że pod tym względem przejście do systematycznego wzrostu nakładów liczonego jako odsetek PKB to naprawdę zmiana o charakterze rewolucyjnym. Zmiana, której nie odraczamy do 2025 roku, tylko wprowadzamy ją stopniowo, zaczynając już od roku 2018. Podwyższenie nakładów jest jednym z głównych postulatów lekarzy rezydentów, którzy 2 października rozpoczęli protest. Domagają się oni jednak podwyższenia nakładów do 6,8% PKB. Dziś rano na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia minister Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że nowelizacja będzie jeszcze przedmiotem dalszej pracy. Trwają prace analityczne dotyczące możliwości skrócenia czasu dochodzenia do poziomu 6% PKB w zakresie finansowania służby zdrowia. Najpóźniej w listopadzie przyszłego roku rozpoczną się prace budowlane nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej, poinformował minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Gruwarczyk.
Inwestycja powstanie w miejscowości Nowy Świat, a kanał handlowy w 2020 roku. Jego wkład w bezpieczeństwo naszego kraju i niezależni polscy obrotnie. Dotychczas bowiem polskie jednostki musiały przepływać przez rosyjską ciśninę pilarską. Inwestycja przyniesie dla regionu korzyści gospodarcze, oznacza też rozwój turystyki. Minister Marek Wróbarczyk określał, że dotychczas realizacja przebiega bez opóźnień i trwa procedura uzyskiwania zezwoleń środowiskowych. Odniósł się też do stanowiska Rosjan, którzy są przeciwni budowie kanału. Strona rosyjska wyraziła już swoją opinię co do tej inwestycji. Ona podziela ich obaw i niemarki na dalszej realizacji i budowy kanału drogowego. Także realizujemy nasz plan zgodnie z tym, co Plan budowy kanału żeglugowego powstał już w roku 2006 za rządów PiS-u. Powodem było m.in. wstrzymanie przez Rosję w latach 2004-2009 żeglugi przez ciśninę pilarską, co uniemożliwiało rozwój portu w Elblągu. Inwestycje wycofał się rząd PO-PSL do planów w pobyciu po wygranych wyborach rząd Zjednoczonej Prawicy. Koszt budowy kanału szacowany jest na około 880 milionów złotych. Senacka komisja jednogłośnie opowiedziała się za zawieszeniem podatku handlowego do końca przyszłego roku. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej obowiązywała od 1 września 2016 roku. Bruksela wskazała jednak postępowanie i nakazała zawieszenie wykonywania daniny. W ocenie Komisji Europejskiej konstrukcja podatku mogła faworyzować mniejsze sklepy, co mogło być uznane za pomoc publiczną. Polski rząd złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na decyzję Komisji Europejskiej. Senatorowie PiS-u pytali dziś przedstawiciela resortu finansów m.in. o to, czy do końca przyszłego roku Luksemburg wypowie się ostatecznie w sprawie daniny. Odpowiadając na pytanie senatorów, wiceminister Wiesław Janczyk powiedział, że praktycznie nie istnieje rozwiązanie, którego nie mogłaby zakwestionować Bruksela. Pytanie, czy jest taka konstrukcja, której Komisja Europejska nie zakwestionowała? W moim odczuciu nie ma, albo prawie nie ma. Gdyby była, to w którymś kraju by już obowiązywała. Te wszystkie, które są, a jest ich tylko kilka, po prostu, jak to Komisja Europejska w czasie naszych spotkań dwustronnych deklarowała, na przykład nie były nigdy zakwestionowane, nie były zatem badane przez Komisję Europejską. Inne mają konstrukcje tak złożone, oparte o prawo lokalne, tak jak na przykład w Hiszpanii, które nie są do powielenia w istocie. A kolejny aspekt, wyrównanie jakby tej propozycji taksykowego bez względu na ich skalę, ociera się o zarzuty sprzeczności z dyrektywą VAT-owską. Senatorowie pytali też wiceministra finansów, czy Polska wnioskuje do Trybunału o zwrot dochodów z podatku w przypadku wygranej. Jak powiedział wiceminister Wiesław Janczyk, taki apel nie pojawił się w skardze. W pierwszym roku obowiązywania podatku handlowego dochody miały wynieść ponad 1 200 000 000 złotych. W przyszłym roku miały wynieść 1,5 miliarda złotych. Rząd nie ujął tych dochodów w konstrukcji przyszłorocznego budżetu. Dziś obchodzimy 33. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. W czasach PRL-u wielokrotnie występował on w obronie internowanych, był inwigilowany i przesłuchiwany przez działaczy komunistycznych. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Grzegorza Piotrowskiego, Waldemara Chmielowskiego i Leszka Pękale. Niedaleko Torunia oprawcy uniemożliwili kapłanowi próbę ucieczki. Po brutalnym pobiciu wywieźli go do Włocławka. Tam zrzucili stany do Zalewu Wiślanego. Ciało wyłowiono najprawdopodobniej 11 dni później. Historyk Wiktor Żaryn powiedział, że w sprawie kapłana Solidarności wciąż wiele pytań pozostawionych jest bez odpowiedzi. Wątpliwości pojawiły się po śledztwie podjętym przez prokuratora IPN Andrzeja Witkowskiego w 2002 roku. Jeszcze mamy kropy, mamy
kłady przez tej głównej okrymarzacji, które to trochę są wynikiem aktywności dwukrotnego śledztwa prowadzonego w III Rzeczpospolitej przez przede wszystkim prokuratora Andrzeja Wiskowskiego. I z tych kroków niejawnie inna, równie jasna i wyjaśna hipoteza dotycząca kolejnych etapów tego tragicznego zdarzenia, ale ja bym się znaki zapytania dotyczące przede wszystkim daty wyłowienia i rzucenia księdza Jerzego w Mocnej Wisły. Główne uroczystości obchodów rocznicy przewodniczącego księdza Jerzego Opobiełuszki zainauguruje koncert orkiestry kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zainstalowana godzina w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Zaliborzu rozpocznie się msza święta. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Piotr Jarecki. Następnie przy grobie zmarłego kapelana zostaną złożone wieńce. Transmisję mszy świętej przeprowadzi Radio Maryja. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a po ich ustąpieniu przejściowo zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 11-13 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1900 hektopaskali. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś przypada 33. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej racji zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej za jego życie, umiłowanie Boga i naszej ojczyzny i za jego wstawiennictwem módlmy się za Polskę, za nas samych, abyśmy umieli zło dobrem zwyciężać. Msza święta transmitowana będzie z sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Piotra Jareckiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Transmisja na naszej antenie od godziny 18. Drodzy Państwo, chciałbym, byśmy teraz w ramach katechezy wysłuchali homilii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki wygłoszonej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 26 sierpnia 1984 roku, uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Była to ostatnia homilia księdza Jerzego podczas tych mszy świętych, a przedostatnia jego msza za ojczyznę. Kochani, Chrystus się Panu, drodzy Ciciele, Matki Najświętszej, która poprzez wieki historii naszego narodu, Maryja,
no to matka, syna Bożego, była nierozdzielnym elementem jej dziejów. Przyjęła tron królowania na jasnej górze i uczyniła, że w tym miejscu Polacy zawsze, a zwłaszcza w czasach największych niewoleń narodu, ani na tej górze nie będziecie Bogu oddawać czci, bo Bóg jest duchem i chce, żeby mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. To tak jak Jezus rozmawiał, proszę Państwa, Jezus rozmawiał z Samarytanką i mówi tak, tak, że Samarytanie tu oddają cześć, a Żydzi typowi tu oddają cześć. No to więc Jezus na takie słowa, że ci mają górę, ci mają wzniesienia, ci mają to, to Jezus powiedział, że przyjdzie czas, że ani tu, ani tu. No bo przecież przybytek Jahwe był przybytkiem przenośnym, a to, że oni chcieli mieć świątynię w jednym miejscu i niemalże na stałe, widzicie Państwo, jak to człowiek, powiem głupi, myśli, że jak będzie ta świątynia stała i im więcej złota w niej będzie, to to dopiero będzie coś. Jezus krytykował takie myśli, proszę Państwa, Żydzi chcieli sobie zawłaszczyć wszystko. Myśleli, że mają zakon, prawo, a poganie tego nie mają. To są nikim, to są niczym. Dzisiaj te podziały jeszcze daje się zauważyć u wyznawców papieża. Proszę Państwa, no bo i tak, tak czy siak, to są spuścizny pożydowskie, żydowsko-watykańskie. Tak jak dzielili się kiedyś, tak dzielą się i teraz. Żadnej różnicy nie ma, jeżeli chodzi o to. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Bogiem tego świata jest diabeł i diabeł bardzo chce, żeby to wszystko było na jego modłę. Dlatego Jezus do swoich uczniów i o swoich uczniach powiedział, że wy nie jesteście z tego świata. Nie miłujcie, co do tego świata należy. Nie miłujcie tego, co do tego świata należy. A no właśnie, gdy nadaje nasze razy. Ale że w ogóle to kefene w Rokoncita. Barbie, baby, lampy. Spotkają się dwie partie, by przedstawić swój program na wybory samorządowe i Platforma Obywatelska. Ja, Nowoczesna, jak się okazuje, ta będzie miała swoją konwencję w listopadzie na wybory szefa, ale wcześniej taka konwencja w regionalnym Poznaniu, a propos wyborów samorządowych. A pan pisze tak, razem czy osobno, czyli wyborcze rozterki opozycji. Czy w końcu wiadomo, czy Platforma i Nowoczesna, tudzież PSL będą razem, ewentualnie na jakim szczeblu mogą być razem, czy jednak będą osobno w wyborach samorządowych? Myślę, że to jest pytanie ze 100 punktów. Odpowiedzi na nie na dziś nie znają sami zainteresowani. Problem polega na tym, że cała opozycja trzymana jest w szachu przez PiS. Mam tutaj na myśli projekt nowej ordynacji wyborczej. Przedłużanie tego tematu, oczywiście to wynika z impasu w sprawie sądownictwa. Natomiast im później PiS pokaże reguły gry, tym gorzej dla opozycji, bo opozycja nie może sobie w ten sposób ustawić strategii, a tak naprawdę to może wymusić jej konsolidację. I w tym momencie na razie te rozmowy wyglądają delikatnie średnio, to znaczy na pewno w tę sobotę nie usłyszymy deklaracji jutro o 9:00, na jeszcze za wcześnie. Nadzieje na całym świecie mogą się być może nadzieje na powoływanie APL-y, natomiast nie będzie to stwierdzenie pewnego faktu, bo punktem wyjścia osobiście są wspólne listy do sejmików województw, gdzie te wybory są najbardziej ważne. Tak, bo tutaj każdy gra na siebie. Na razie więc PSL mówi, że jedziemy pod własnym sztandarem. Ryszard mówi, że szeroko pojedzie na koalicję, ale zakłada, że nie może utopić tego platformą, bo nie będzie do świeżości. SLD wiemy, że buduje obnowę te swoje struktury i wtedy stanie 16 z kandydatów w całej Polsce na wszystkie szczeble i też tej pod własnym sztandarem. To nie wygląda na warunki, które predestynowałyby opozycję do tworzenia wspólnych sił. Ale wszyscy zaznaczają zgodnie, czekamy na nową ordynację i zobaczymy, co dalej. Czekamy też na konwencję wyborczą Nowoczesnej. Skoro pojawił się temat Nowoczesnej, to jeszcze w
pojawił się w Polskim Radzie Piotr Misiło, posła Nowoczesnej i kontrkandydat Ryszarda Petru w wyborach na szefa tej partii. No i tam krótka wymiana zdań pomiędzy prowadzącym panem Piotrem Kośkiem i odpowiedzi. Patrz, jak on tu przemawia, jest góry. Już on będzie startował, to też jego szanse wydawały się bardzo słabe. On później wygrał, dużo jeszcze będzie się konkurentów innych ubiegało o to stanowisko. Czas pokaże. Ryszard Petru własny Wodowski, czy nie? Nie ma. Natomiast jeśli ktoś myśli, że to jest tak, że można być samotnym żaglem i samemu funkcjonować w polityce, to jest to oczywiście nieprawdą. Jeśli pan pozwoli, do tej kuchni politycznej, o której często mówię, Ryszard Petru, jeszcze nie chciałbym ujawniać. Jest pan przekonany, że wygra wybory na szefa Nowoczesnej? Myślę, że polityka nie powinna opierać się o gry w ruletkę ani u Buchmachera. Wolę tutaj sport. Squasha pan. Bardzo, bardzo jasno zdefiniowany. Squash, tenis, piłka nożna. Zagrałby pan w squasha z Tomaszem Terlikowskim? On też bardzo lubi grać. Tomasz Terlikowski, zapraszam serdecznie. Kolejny jest. To muszę was omówić. A proszę nie udawać. To jest Tomasz Terlikowski. Jeśli pan o redaktorze, nie sądzę, żeby miał odwagę zagrać squasha. On lubi, bardzo lubi. A myślę, że z panem musi się nie wdrażać. Czy wie pan w takiej formie? Zapraszam. No właśnie, wysłuchaliśmy temat prawie rozmowy w sygnałach dnia z posłem Piotrem Misiło, posła Nowoczesnej. Człowieka, który nie jest Ryszard Petru, samotny żagiel. Posłał Misiło z Inni Partii, Obiecy Partii, Rolacy z Platformą Obywatelską. Jak mówił Piotr, jakie ma szanse przyjąć i Nowoczesna, Nowoczesna. No jak, jeśli chodzi o tak zwaną samotną białe żagiel, to w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety. Według polskiego MSZ propozycje naruszają przepisy konstytucji. Resort wskazuje, że zagadnienie ochrony życia powinno być regulowane przez przepisy krajowe. To są prerogatywy państw narodowych, podkreśla szef polskiej dyplomacji, minister Witold Waszczykowski. A chcę startować na marzewa całej partii. Inna sprawa, że nie jest, który muszę być kupowym. Tak, nie jest to wykluczone. Tu jego szanse nie są zerowe. To prawie, że nie Ryszard Petru jest zamiany już jakiś czas temu. Że należy go usunąć z nazwy partii zgodnie z tym i być może z strzepowania się promowany będzie od roku zasadzie wszędzie tam pod Olamaterę, przynajmniej przed obciążeniem dla swojej partii, a nie atutem. Tylko nie za bardzo jest na kogo grupę. Mamy parę propozycji, które wynikają z naszego zarządu w Radzie 24, przeprowadzonego przez Kansai Public. Myślę, że wydali dwa tygodnie temu lidera Platformy, a w tym tygodniu o lidera Nowoczesnej. Chciałem nawiązać jeszcze do wyjdzie także Solidarność, powiedział to wczoraj zaznaczył, że Solidarność chce podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników medycznych i niemedycznych. No właśnie, więc wiadomo, że Kamila Gaś
protestu lekarzy rezydentów. Jest o tyle ciekawą postacią, że Platforma Obywatelska rządzę PKB w 2021 roku oraz podwyżek płac. Wczoraj po rozumieniu zawodów medycznych przyjęło propozycję rezydentów. Manifestacja obejmie też ówczesne zawody medyczne i rozszerzy się na cały kraj. Komentarz na policji odbyła przetarg na zakup kamer. Tak, jednocześnie do rejestrowania funkcjonariuszy obraz i dźwięk będzie można wykorzystać jako materiał dowodowy w postępowaniach. To uszanuje materiał z Grzegorz Schetyna pewnie by nad tym nie płakał, no ale z drugiej strony pytanie, czy Platforma nie straci wtedy Warszawy. Tutaj sytuacja jest taka, że Platforma jest między Młodzieżą, z jednej strony niby Warszawa to jest jej bastion, ale Platforma jest mocno obciążona. No ale już chyba ma świadomość tego, jak cykluje to w mediach, że plan na obrębie przywalc nie będzie dobrze, może być tylko gorzej. Tylko pytanie, kto jeśli się wyraźnie pytanie, kto jeśli nie ona, bo nie jestem pewien, czy na przykład Rafał Trzaskowski, nazwisko się oraz dietetyka mogą porozmawiać także z kandydatem Jędrzejczakiem o rozwoju karier swoich podopiecznych. Zajęcia fizyczne to nie jedyny cel projektu, powiedział Warszawę. I jest już taka informacja, że w partii powstała ostateczna lista polityków, która forma wystawi w wyborach samorządowych, ale jest taki wzór. Wzór jest taki, że jedno miasto ma nazwiska, o wywozu mają zdecydować wewnętrzne zobrażenie. Neomax Stres ma jeszcze swoje dźwięki, z którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z strzyk chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplementacja Neomax Stres. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców 20 lat. To będzie nasz jesienny początek audycji w Radiu Maryja o godzinie 21:30. A w głównej pojawi się on, solista, waltonista. Zapraszam, Katarzyna Stopalczyk. Koncert dofinansowany ze środków typu przedemnastej. Dzień dobry, mamy nasz bank. Zbędny numer.
jej swoją mieszkańską lista szlet. Od zawsze podaje jej wolne opcje, ale czeka, że działa w jej zapalni. Pozwala szybko pokonać chorobę. Ale u nas to dyrektywa jest choreka szlet. Zbieramy na miejsce, czy objawowe w przebiegu chorób zapalnych. Od wszystkich uzależnień może opóźnić rozpoczęcie leczenia. Przeciwwskazania dla wrażliwości na którąkolwiek substancję. Stosować u dzieci do 3 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 17.30. Czas na informację dnia. Maja Borkowska, zapraszam. W rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego trwa spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z delegacją głodujących lekarzy rezydentów. Protestujących chcą m.in. podwyżek płac oraz podwyższenie nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB do 2025 roku. Przedstawiciel protestujących w Warszawie lekarzy Tomasz Karauda docenia propozycję rządu, ale zapowiada, że protest będzie kontynuowany, ponieważ zapowiedziany wzrost wydatków na służbę zdrowia jest zbyt wolny. Minister zdrowia liczy, że wszystkie środowiska medyczne wezmą udział w pracach zespołu ustalającego rozwiązania systemowe dla służby zdrowia. Jego pierwsze posiedzenie ma się odbyć jutro w Warszawie. Wiadomo już, że niektóre środowiska nie wezmą udziału w spotkaniu. Dotyczy to m.in. niektórych członków Rady Dialogu Społecznego, mówił minister Konstanty Radziwiłł. Dostałem list od członków Rady Dialogu Społecznego, niektórych związków zawodowych i pracodawców, że ich nie będzie. Mam potwierdzenie od wielu innych organizacji, które tam się pojawią ze swoimi przedstawicielami. Rozpoczniemy pracę, licząc na to, że z czasem dołączą się inni. Minister zapewnił też, że nie będzie pomijał roli zgardzonych społecznego. Nie zapominam o twych postanowieniach. MSWiA stanowczo nie zgadza się z zarzutami stawianymi przez Amnesty International i uznaje wyrażone negatywne opinie za nieuzasadnione, oświadczył resort, odnosząc się do raportu Amnesty International zarzucającego Polsce ograniczenie prawa obywateli do pokojowych zgromadzeń. Służby resortu spraw wewnętrznych stojące na straży bezpieczeństwa i porządku tego typu działania nie kierują się przynależnością partyjną, narodowościową, etniczną czy religijną. W tym zakresie przepisy prawa są jednoznaczne, a za jej naruszenie funkcjonariusze ponoszą konsekwencje karne i dyscyplinarne, poinformowały PAP służby prasowe MSWiA. Przedstawiony dziś raport Amnesty International pod tytułem Polska. Demonstracje w obronie praw człowieka zawiera szereg rekomendacji w zakresie wolności zgromadzeń. Polskie władze powinny zaprzestać stosowania sankcji karnych wobec osób uczestniczących w pokojowych zgromadzeniach. Należy im zapewnić równy dostęp do przestrzeni publicznej i jednakową ochronę. Między innymi takie rekomendacje znalazły się w raporcie. Polska chce podnieść znaczenie unijnego programu Partnerstwa Wschodniego, tak deklaruje minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który jest teraz na Kaukazie. Szef polskiej dyplomacji odwiedza Azerbejdżan, Gruzję i Armenię. Wizyta przypada na miesiąc przed zaplanowanym w listopadzie szczytem partnerstwa w Brukseli. Polsko-szwedzki projekt istnieje od 10 lat i zakłada zbliżenie 6 byłych republik radzieckich z Unią Europejską. Jednak po agresji Rosji na Ukrainę część krajów, w tym Armenia i Azerbejdżan, na powrót zbliżyły się do Moskwy. A część ekspertów twierdziła nawet, że partnerstwo poniosło klęskę. Minister Witold Waszczykowski twierdzi jednak, że projekt można odwrócić. My zaproponowaliśmy, aby koncentrować się na łączności, na transporcie, na mobilności, jeszcze się na młodzieży. Ale ja uważam, że należy iść dalej. Można by otworzyć agendy Unii Europejskiej na stażystów, na obserwatorów, na różnego rodzaju specjalistów, którzy mogliby pracować, a jednocześnie się uczyć się celów działań Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji przyznaje jednocześnie, że nie ma szans, w najbliższym czasie któryś z krajów Partnerstwa Wschodniego został przyjęty do Unii. O odnowieniu umysłu partnerstwa zaapelowali w lipcu tego roku ministrowi spraw zagranicznych Wojciech Wyszehradzki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W skład unijnego programu Partnerstwa Wschodniego wchodzą Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Spośród tych państw Ukraina i Gruzja mają podpisaną umowę stowarzyszeniową z Brukselą, a mieszkańcy Mołdawii i Gruzji mają możliwość podróżowania do krajów Unii bez wizy. Mijają 33 lata od jednej z najgłośniejszych zbrodni komunistycznych, zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Od rana przy grobie kapelana Solidarności, blisko jego sanktuarium na warszawskim Żoliborzu, modlą się członkowie Związku Zawodowego i warszawiacy, uczestnicy pamiętnych mszy za ojczyznę, które odprawiał ksiądz Jerzy.
Dziś przeprowadzają tu swoje wnuki. Dzieci są z Warszawy, widzieli już kawałek świata. Chodziło o to, żeby wiedziały również, co tu się działo, jak to wyglądało, na czym polegała odwaga. To wielki człowiek taki, który pomagał narodowi przeżyć w takich trudnych czasach. Zapytali, jak to było Zoma. Też opowiedziałam. Wiem, że był bardzo skromnym człowiekiem. Przez cały dzień honorową wartę przy grobie pełnią poczty sztandarowe i delegacje przede wszystkim Związku NSZZ Solidarności. Spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej. Serwis giełdowy. Nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi Justyna Golonko, zapraszam. Dziś inwestorzy giełdowi nie mają powodów do zadowolenia. To był bardzo słaby czwartek na europejskich parkietach. Dokładnie w 30. rocznicę krachu na Wall Street, czyli tak zwanego czarnego poniedziałku, przez większość światowych giełd przetoczyła się fala wyprzedaży akcji, tłumaczy Maciej Kiepa, analityk Valuteo. Ta fala nie ominęła również Warszawy. 20 spadł poniżej psychologicznej bariery 2500 punktów. NI40 znalazł się najniżej od wakacji. Natomiast SDK-80 wyznaczył kolejne wielogodzinne dołki i od wiosennych maksimum 13%. Indeks największych spółek X20 na koniec sesji stracił 1,39%. Dziś w dół polski rynek akcji pociągnęły przede wszystkim spółki surowcowe. Zjednoczeni z nimi w Twoim kościele doszli do Ciebie. Inwestorzy pozbywali się akcji braci na rozczarowujące wyniki trzeciego kwartału. Przycena Orlenu automatycznie pociągnęła do sobą te spadki Lotosu. Mocno stracił kapitałem, co było reakcją na trzeci dzień sprzedaży na rynku. Sytuacje troszeczkę próbowały ratować banki i sektor energetyczny.